pierwszej części filmu omawiane były zagadnienia związane z poziomicami funkcji rzeczywistych. W tym zajmę się sytuacją ogólniejszą, czyli funkcji o wartościach wektorowych w przestrzeni R do K tej. Czyli wartościami funkcji G są wektory o K współrzędnych. Niech G będzie funkcją wektorową z przestrzeni Rm do przestrzeni Rk, klasy przynajmniej C1. Wtedy można zapisać funkcję G jako zestaw K funkcji G1, G2 aż do GK, które nazywa się współrzędnymi funkcji G. Każda funkcja GI jest funkcją rzeczywistą. Ponadto niech C będzie pewnym elementem z przestrzeni R do K tej. Współrzędne wektora C oznaczam przez C1, C2 aż do CK. Wtedy poziomica funkcji G na poziomie C, z definicji jest to zbiór tych wszystkich punktów U, takich, że G od U równa się C. Licząc dalej, rozbijając to równanie G od U równa się C na współrzędne, otrzymujemy, że badany przeciwobraz jest zbiorem tych punktów U, dla których G1 od U równa się C1 i tak dalej, aż do GK od U równa się CK. I ostatecznie poziomice na poziomie C możemy zapisać jako część wspólna poziomic funkcji składowych G1, G2 aż do GK na poziomie odpowiednio C1, C2 aż do CK. A zatem poziomica funkcji G w tej ogólnej sytuacji jest po prostu przekrojem poziomic funkcji rzeczywistych GI. Takimi poziomicami już zajmowaliśmy się w części pierwszej filmu, a zatem teraz nasza uwaga musi być skupiona na to, w jaki sposób tego typu poziomice się przecinają. Warunek regularności dla funkcji rzeczywistych brzmiał tak. Dla każdego punktu z poziomicy, pochodna czy też gradient funkcji G w tym punkcie musi być różny od zera. Tutaj ten warunek będzie zupełnie analogiczny. Dojdziemy do niego za kilka ekranów. Zanim zajmiemy się sytuacją ogólną, zobaczmy, co się dzieje w przypadku liniowym, bo tam w tym przypadku dostrzeżemy, jakiego typu warunek regularności powinniśmy rozważać. W tym momencie będziemy się odwoływać do zagadnień, które były już rozpatrywane w filmiku o układach równań liniowych. I dlatego osoby, które nie zrozumieją, co tu się dzieje, odsyłam do tamtego filmu. Zatem niech G będzie odwzorowaniem liniowym i niech C będzie wektorem w przestrzeni R do K tej. Wtedy poziomica G na poziomie C jest po prostu zbiorem rozwiązań układu równań AX równa się C, gdzie A to macierz odwzorowania G. Jest to albo zbiór pusty, albo podprzestrzeń afiniczna wymiaru N minus rząd macierzy A. Przy czym widzimy, że tutaj dużo zależy od odwzorowania G, ponieważ macierz A, a więc jej rząd, zależy od odwzorowania G. Jednak w szczególnej sytuacji, jeśli zachodzi następujący warunek regularności, rząd A równa się K, to oznacza, że macierz A jest po prostu maksymalnego rzędu, albo można powiedzieć równoważnie, że G jest odwzorowaniem na RK, jest epimorfizmem, to wtedy poziomica jest wymiaru N minus K. Jak zinterpretować kwestię wymiaru poziomicy? Otóż równanie G od X równa się C można zapisać jako układ K równań GI od X równa się CI. I każde z tych równań zabiera nam jeden wymiar. Im więcej równań, tym mniej punktów spełnia je wszystkie, a zatem przestrzeń rozwiązań jest coraz mniejsza. Interpretacja geometryczna jest taka jak w filmie o układach równań liniowych. Poziomica G to część wspólna hiperpowierzchni wymiaru N-1. W przypadku nieliniowym nie możemy oczywiście skorzystać z poprzedniego twierdzenia, ponieważ funkcja G nie jest odwzorowaniem liniowym. Nie ma też co marzyć o tym, żeby poziomice były podprzestrzeniami afinicznymi. Założyliśmy, że funkcja G jest klasy C1, a więc w każdym punkcie istnieje jej linearyzacja. Linearyzacja jest po prostu pochodna. I stąd po lekkim zmodyfikowaniu warunku z poprzedniego ekranu otrzymujemy następującą definicję. Niech G będzie funkcją klasy CR, czyli przynajmniej klasy C1, niech C będzie wektorem w przestrzeni RK i niech P będzie punktem leżącym na poziomicy funkcji G na poziomie C. Wtedy powiemy, że funkcja G jest regularna w punkcie P, wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków. To są trzy warunki, każdy z nich jest równoważny, czyli każdy z nich implikuje dwa pozostałe. Pierwszy z tych warunków brzmi następująco. Pochodna funkcji G w punkcie P jest epimorfizmem, czyli odwzorowaniem na. Przypominam, że pochodna funkcji G w punkcie P jest odwzorowaniem liniowym z Rn do Rk. Drugi warunek. Rząd takiego odwzorowania wynosi K. Myśląc macierzowo, rząd macierzy pochodnej jest maksymalnego rzędu. I trzeci warunek.
gradienty funkcji GI w punkcie P są liniowo niezależne, gdzie przypominam, funkcje GI to są współrzędne odwzorowania G. Ja tutaj szczególnie skupiam się na tym trzecim warunku, ponieważ on ma najładniejszą geometryczną interpretację. Tutaj znowuż odsyłam do filmiku o układach równań liniowych. A ponadto gradienty funkcji GI to jest coś, co już badaliśmy w poprzednim filmiku. Warunek regularności dla funkcji rzeczywistych brzmiał następująco. Gradient funkcji G w punkcie P miał być niezerowy. A tutaj, gdy funkcja G jest funkcją wektorową, to założenie jest wzmocnione, że wszystkie takie wektory nie tylko, że są niezerowe, ale na dodatek są liniowo niezależne. Warunek regularności ma ważną i intuicyjną interpretację geometryczną. Przypominam, w filmiku pierwszym o tym już mówiliśmy, że gradient funkcji GI w punkcie P to wektor prostopadły do poziomicy funkcji GI. A zatem warunek regularności oznacza tyle, że wektory prostopadłe do przecinających się poziomic w punktach przecięcia muszą być liniowo niezależne. I wtedy powiemy, że takie przecięcie jest transwersalne. Albo inaczej, że poziomice przecinają się w sposób transwersalny. Na pierwszym rysunku mamy zaznaczone trzy okręgi. Duży czarny okrąg przecina się z zielonym okręgiem w sposób transwersalny, czyli jak ja to mówię, przecinają się tak ostro. Natomiast czarny z czerwonym przecinają się w sposób, który nie jest transwersalny. Ponadto poniżej mamy dwa przykłady powierzchni dwuwymiarowych, które przecinają się na lewym rysunku w sposób transwersalny, a na prawym w sposób nietranswersalny. Na lewym rysunku widzimy dwie powierzchnie mniej więcej przypominające płaszczyzny. Na drugim mamy dwie paraboloidy obrotowe, które stykają się tylko w jednym punkcie. I zobaczmy, że różnica jest kolosalna. Na lewym rysunku, częścią wspólną tych dwóch poziomic, jest krzywa, czyli obiekt jednowymiarowy. Natomiast część wspólna dwóch paraboloid obrotowych jest punktem, czyli zbiorem zerowymiarowym. Okaże się zaraz, że w przypadku przecięć transwersalnych jesteśmy w stanie kontrolować wymiar części wspólnej takich przecinających się poziomic. Przyszedł czas na twierdzenie, które jest bezpośrednim uogólnieniem twierdzenia z pierwszej części filmiku i znowuż jest to wniosek z twierdzenia o funkcji uwikłanej. Jeśli funkcja G jest regularna w punkcie P, który leży na poziomicy G do minus pierwszej od C, to ta poziomica lokalnie wokół tego punktu jest płatem klasy CR wymiaru N minus K. A zatem istnieje parametryzacja, też klasy CR, wykorzystująca M parametrów, czyli zdefiniowana na pewnym podzbiorze RM, która jest homeomorfizmem na obraz i spełnia następujące dwa warunki. Sigma od V należy do G do minus pierwszej od C, czyli funkcja sigma parametryzuje część poziomicy, co można zapisać skrótowo G od sigma od V równa się C, oraz spełniony jest drugi warunek, pochodne cząstkowe funkcji sigma po VI są liniowo niezależne. I tutaj widzimy relację między liniową niezależnością gradientów funkcji GI, czyli warunkiem regularności, a liniową niezależnością pochodnych cząstkowych parametryzacji. Te dwa warunki są bardzo ściśle ze sobą związane. Skoro wiemy, że poziomica lokalnie jest płatem, a dla płatów dobrze zdefiniowane jest pojęcie przestrzeni stycznej, to i dla poziomic dobrze zdefiniowane jest pojęcie przestrzeni stycznej. O ile w przypadku płatów, dla których mieliśmy parametryzację, łatwo napisać wzór na przestrzeń styczną jako na przestrzeń generowaną przez wektory, które są pochodnymi cząstkowymi funkcji sigma, tak tutaj łatwiej nam napisać wzór na przestrzeń normalną. Tak tutaj łatwo napisać wzór na przestrzeń normalną, czyli prostopadłą do poziomicy w punkcie P, gdzie przestrzeń normalna to jest po prostu dopełnienie ortogonalne przestrzeni stycznej. Okazuje się, o tym mówi twierdzenie, które tutaj jest, że przestrzeń normalna do poziomicy P funkcji G w punkcie P jest przestrzenią generowaną przez gradienty funkcji GI w punkcie P. A zatem przestrzeń styczna jest zbiorem tych wektorów, które są prostopadłe do gradientów wszystkich funkcji GI. Z tej charakteryzacji przestrzeni stycznej i normalnej wynika następny wniosek, który też stosuje się do płatów.
Wyjaśnienie, że faktycznie ten wniosek wynika z tego twierdzenia, pozostawiam słuchaczom jako zadanie. Niech G i H będą funkcjami klasy CR, czyli teraz wprowadzam dwie różne funkcje, G i H. Niech duże G będzie poziomicą funkcji G i niech duże H będzie poziomicą funkcji H. Rozpatrzmy punkt P należący do części wspólnej poziomic G i H. I niech będzie to punkt regularny funkcji G i H, przy czym poziomice przecinają się w sposób transwersalny, czyli przestrzenie normalne mają przekrój składający się tylko z wektora zerowego. Wtedy przestrzeń styczna iloczynu to jest iloczyn przestrzeni stycznych oraz przestrzeń normalna iloczynu to jest suma przestrzeni normalnych. Przy czym mam nadzieję, że jest to jasne, że część wspólna G i H to jest dokładnie krawędź przecinania się poziomic G i H. Na zakończenie chciałbym omówić twierdzenie Sarda. Jest to ważne twierdzenie w analizie, rzadko na wykładach dowodzone, ponieważ dowód jest bardzo trudny. Natomiast samo twierdzenie jest dosyć łatwe w wyjaśnieniu i temu właśnie poświęcam końcówkę tego filmu. Niech G będzie funkcją jak poprzednio. Warto wprowadzić kilka nowych pojęć, które mam nadzieję będą na bazie tego, co już wcześniej powiedziałem, zupełnie zrozumiałe. Otóż pierwsza sprawa, punkt regularny, to już wyjaśniłem. Dalej, punkt krytyczny to jest punkt, który nie jest regularny. Czyli jest to punkt, w którym pochodna funkcji G nie jest maksymalnego rzędu. W przypadku funkcji rzeczywistych punkt krytyczny to będzie dokładnie punkt, w którym zeruje się pierwsza pochodna, czyli mówiąc tak po szkolnemu, będzie to punkt podejrzany o istnienie ekstremu. Kolejnym pojęciem jest wartość regularna. Wartość C leżąca w przeciwdziedzinie jest wartością regularną, jeśli wszystkie punkty z poziomicy C są punktami regularnymi. I twierdzenie Sarda mówi tyle. Prawie każdy wektor C należący do RK, mam na myśli w sensie miary Lebesga, jest wartością regularną funkcji G. Co z tego wynika? Na podstawie tego, o czym mówiłem wcześniej, łatwo wywnioskować następujące twierdzenie. Dla prawie wszystkich wektorów C należących do RK, poziomica funkcji G na poziomie C jest albo zbiorem pustym, albo spełnia warunek regularności. Czyli każdy punkt leżąc na poziomicy jest regularny. A zatem, wnioskując dalej, prawie wszystkie poziomice są lokalnie płatami wymiaru n-k. Czyli można powiedzieć, że warunek regularności jest spełniany prawie zawsze. Są pewne wartości, na poziomie których funkcja nie spełnia warunku regularności i wtedy te poziomice trudniej się bada, mogą się redukować do punktu, mogą istnieć jakieś rozgałęzienia. Ale poza tymi zbiorami prawie wszystkie są już regularne. I ostatni wniosek, który wynika wprost z poprzedniego, jest taki, że jakukolwiek sobie ustalimy wartość C w przestrzeni R do K tej, i jakiekolwiek otoczenie epsilonowe tej wartości, to w tym otoczeniu istnieje wartość regularna C'. Twierdzenie to chciałbym zilustrować przykładem funkcji G, która była już rozpatrywana wcześniej, w pierwszej części filmu. Osoby, które nie pamiętają, odsyłam, bo warto wiedzieć, o czym mówimy. Funkcja G od XY, zdefiniowana wzorem, który tutaj jest wyświetlony, posiada dwie wartości, które nie są regularne. 0 i 1 czwarta. Wykres funkcji G możemy interpretować jako dwa szczyty. Wartość 1 czwarta to jest właśnie wysokość szczytów i poziomica redukuje się do dwóch punktów. Ponadto wartością nieregularną, możemy powiedzieć wartością krytyczną, jest poziom 0, gdzie następuje rozgałęzienie poziomicy. Jest to dokładnie wysokość przełęczy górskiej między tymi dwoma szczytami. A pozostałe inne wartości są już wartościami regularnymi, a zatem poziomice albo są puste, jeśli za C weźmiemy wartość większą niż 1 czwarta, albo są lokalnie płatami, czyli są krzywymi, a zatem zbiorami jednowymiarowymi. Tutaj na rysunku zaznaczone są dwa punkty na osi X, to są te szczyty, oraz figura w kształcie litery 8, to jest poziomica na poziomie 0. Pozostałe krzywe tutaj zaznaczone na kolor czarny, to są poziomice na poziomach bardzo bliskich wartości 0 i wartości 1 czwarta. Dla wartości lekko mniejszej od 1 czwarta otrzymujemy poziomice, które obiegają nam te dwa punkty, dwa szczyty. Dla wartości lekko większej niż 0 otrzymujemy dwie krzywe zamknięte, które nam aproksymują ósemkę od wewnątrz. Dla wartości lekko mniejszej od 0 otrzymamy figurę, która obiega ósemkę od zewnątrz.
Czyli reasumując oba filmiki. Poziomica funkcji G na poziomie C w punkcie P lokalnie jest płatem różniczkowym wymiaru n-k, jeśli zachodzi warunek regularności. Czyli jeśli pochodna funkcji G jest maksymalnego rzędu. Jeśli warunek regularności nie jest spełniony, to nie wiemy za bardzo, co się dzieje. Być może poziomica lokalnie jest płatem. Przykłady takie były na pierwszym filmiku. Być może następuje rozgałęzienie. Być może poziomica ma niepuste wnętrze. Też taki był przykład na jednym z filmików, gdzie poziomica była kołem domkniętym. Poziomica może redukować się do punktu i tak dalej, i tak dalej. Ponadto druga ważna kwestia to wzory na przestrzeń styczną i normalną do poziomicy. I na koniec twierdzenie Sarda mówi o tym, że prawie wszystkie wartości funkcji klasy C1 są regularne, a zatem prawie wszystkie poziomice są lokalnie płatami różniczkowymi wymiaru n-k. W planach mam jeszcze nagranie filmiku, który by zebrał informacje dotyczące płatów różniczkowych i poziomic i wprowadzenie pojęcia rozmaitości różniczkowej. A później myślałem o tym, żeby stworzyć film o poszukiwaniu ekstremów lokalnych na rozmaitościach. I tam do dyspozycji mamy kilka metod, m.in. wykorzystanie parametryzacji rozmaitości oraz metody mnożników Lagrange'a.